Czuję się dzisiaj średnio, wszystko mnie łupie, nie mam gorączki, ale jakoś tak dziwnie. Zaczniemy dzisiejszy dzień od tej przesyłki, która jest po części prezentem od Radka, widza tego kanału. Po pierwsze, powinien mi naprawić litery świecące rowery, które też dzisiaj... Normalnie zadyszkę mam, może koronawirus nie, ale złapałem to od dziewczyny. I jest tam jakaś też druga niespodzianka. Radek zaoferował się, że wyśle mu te litery, on je złączy w całość przy pomocy jakiegoś zasilacza, złącznika tego wszystkiego i powstanie mi świecący napis rowery, który zawieszę nad wejściem, ponieważ cały czas narzekacie, że ten lokal jest mało widoczny, więc troszkę nad tym pracuję. Te świecące litery zobaczymy, jak świecą w sumie, jak będzie ciemno, czyli pod koniec odcinku. Tak samo prezent, który jest jeszcze w tym kartonie, bo też jest podświetlany. Przechodzimy teraz do rdzenia tego odcinka, czyli problemu z moją dekadą. Jaki może być z tym rowerem ciągle problem? No taki, że kiedy zahamuję, to się dzieje to. Straszny pisk, chociaż są tutaj nowe okładziny, są nowe jest nowa tarcza hamulcowa, a i tak hamulec piszczy. Odtłuszczałem to, już wymieniałem klocki jeszcze raz na nowe, ale musi być to jednak problem taki, że przecieka po prostu zacisk hamulca i musimy dociec w którym miejscu, w jaki sposób. Więc bierzemy się do roboty, bo strasznie mnie to wkurza, jest to świetny rower, a taki pisk po prostu rujnuje cały jego wizerunek. To samo się dzieje w moim Cubie, też w tylnym hamulcu. Obydwa zaciski hamulców były serwisowane, to znaczy, że rozbierane i składane z powrotem. I widzicie, taki jest problem w obydwu hamulcach. Także będziemy robili jednocześnie dwa rowery, żeby rozwiązać ten problem. I mam nadzieję, że uda się to zrobić bez żadnych wymian. W dzisiejszych naprawach przy moim kiepskim zdrowiu będzie mnie wspierał YFood, czyli sponsor dzisiejszego odcinka i całego kanału. Taki baton zawiera 26 witamin i minerałów, czyli w mojej kryzysowej sytuacji zdrowotnej uzupełnienie witamin jak najbardziej się przyda. Dodatkowo ma bogatą zawartość białka i węglowodanów, także pozwala mi pracować do późna, kiedy nie mam siły gotować albo chęci. To taki baton nasyci mnie nawet od 2 do 3 godzin. Dodatkowo smakuje bardzo dobrze, szczególnie te wegańskie smaki, co jestem w szoku, bo nie są za słodkie. Jeśli potrzebujecie jakieś przekąski do wyjazdów na bike parki, na wycieczki rowerowe, czy po prostu do przekąszenia sobie w szkole czy w pracy, taki baton na pewno świetnie się sprawdzi. Możecie to sprawdzić w linku poniżej w opisie oraz skorzystajcie z mojego kodu rabatowego. Wracamy do dirta. Najpierw trzeba się przyjrzeć tym zaciskom bardzo dokładnie. Widać, że w środku jest troszkę brudu. No kurczę, może to być po prostu przyczyna tego, że jedna z uszczelek w tłoczkach albo po prostu tutaj przy śrubach jest nieszczelna. Może w niej jest jakaś przerwa i trzeba będzie się przyjrzeć tym uszczelkom, jeśli naprawdę wykryje, że jest tutaj jakiś wyciek. No ale myślę, że nie będzie innej opcji, no bo nie może być tak, że zakładam nowe klocki hamulcowe i nową tarczę hamulcową i ten hamulec bez powodu cały czas piszczy. Jak widzicie, jest to jeden z moich testerów. Jest to taki patyczek po prostu do odpowietrzania, żeby tłoczki się nie wysuwały i obtoczyłem go taśmą klejącą. Jest to taśma malarska, która jest z papieru i powinna chłonąć olej, więc jeśli będzie jakiś wyciek oleju, to prawdopodobnie zobaczę tutaj jakieś plamy. Wkładam go tutaj zacisk między tłoczki i zacisnę teraz klamkę hamulcową trytytką, żeby cały czas była zaciągnięta i pompowała ten olej. Jeśli będzie jakiś wyciek, no to mam nadzieję, że będzie zauważalny. No i teraz czekamy, żeby dać czas olejowi, żeby wyciekł i zobaczycie, jak od zewnątrz wyglądają moje literki rowery dzięki Radkowi. Bo prawdopodobnie gdyby nie on, no to tych literek by tutaj nie było. O, widzicie, bardzo pięknie, rowery, wszystko widać, coraz lepiej to wygląda. Możemy teraz też otworzyć resztę prezentu z dzisiaj. O, widzicie, jest to jakieś szkło. Jak tutaj zobaczycie,
To widać jakiś test, jakiś bajk. Są to ręcznie grawerowane tabliczki, które będą podświetlane dzięki tym podstawkom z LED-em. To się tutaj kładzie i zaraz zobaczymy efekt. Ale świetne, są takie prezenty właśnie wykonane własnoręcznie. Są naprawdę super, one są ręcznie grawerowane. Może wy nie widzicie, ale ja widzę dokładnie, że tutaj olej wycieka. Przetniemy tutaj. Ale zobaczymy jeszcze, czy widać na tym patyczku coś. I chyba widać, tak. O, widzicie pod tym kątem, że tutaj i troszkę tutaj jest tego oleju. Po drugiej stronie raczej nie. Widać też, że od tej drugiej strony jest klocek bardziej dużo brudny niż z tej drugiej. Ale tu też nie jest idealnie. Więc możliwe, że w drugim tłoczku jest uszczelka troszkę mniej uszkodzona i jeszcze olej nie zdążył wylecieć. Zobaczymy teraz z drugim rowerem. Widzicie z jednej strony, jaki jest spocony? Na drugiej stronie nie widać, więc prawdopodobnie tylko tak samo jeden tłoczek, jedna uszczelka. Po rozłożeniu dwóch zacisków widać ewidentnie, gdzie ten olej wyciekał i są to lewe części zacisków. Wybiję jeszcze raz tłoczki przy użyciu kompresora i boję się, że jednak trzeba będzie wymienić całe zaciski, ponieważ nie sprzedaje się tylko uszczelek od tłoczków. No i mogą to być jednak kurcze koszty. Jeśli są tutaj jakieś szpary, przerwy, to po rozciągnięciu tej uszczelki powinienem je zobaczyć, ale na razie nic nie widzę. Być może po prostu ze starości guma sparciała trochę i przepuszcza, ale no nie powinna przynajmniej ta. Zobaczymy druga. Na żadnej uszczelce ani na żadnym tłoczku nie widzę żadnego problemu, co jest w sumie gorsze niż jakbym widział, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, co jest przyczyną tego problemu. Obydwa zaciski były serwisowane, więc robienie tego po raz drugi według mnie już nie ma po prostu sensu, więc zamówię dwa zaciski nowe Shimano Deore XT. Każdy kosztuje mnie powiedzmy nie za dużo. Nie będę tego składał ponownie, odpowietrzał i testował, bo to jest po prostu tyle czasu, że bez sensu. Teoretycznie mam tutaj jeszcze jeden zacisk SLX-a, więc w sumie może jeszcze jego przetestujemy, ale to już nie w tym odcinku.